Witam Państwa bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale, z tej strony Lykosia albo reżyser kieszonkowy, jak wolicie. I tym razem harcerskie opowieści będą troszkę innej treści, ponieważ będzie to Q&A. Zapraszam. Pod poprzednimi harcerskimi opowieściami, w których mówiłam o makijażu, poprosiłam Was o zadanie mi pytań do Q&A. I słuchajcie, jestem w ciężkim szoku, ponieważ pytań pojawiło się prawie 30. No i postanowiłam je spisać na kartkę, ponieważ jestem troszkę nie ten tego i nie wpadłam na fakt, że wystarczy zrobić screeny pytań, ale nieważne. I postanowiłam odpowiedzieć na te pytania, a jako że to są pytania stricte harcerskie i nie było pytań o cywilną część mojego życia, postanowiłam zamienić ten odcinek w opowieści harcerskie, ponieważ to też będzie odcinek niosący jakąś naukę. Ale zanim cokolwiek zaczniemy mówić o tych pytaniach, chciałabym Wam jeszcze pokazać to. Słuchajcie, dostałam fanarta od tej oto persony. To jest jej nick na Instagramie. Lećcie go sprawdzić, ponieważ dziewczyna ma niesamowity talent w ogóle plastyczny. Bardzo Ci dziękuję za tego fanarta. Ty dobrze wiesz, że mi się spodobał. A tymczasem lecimy już do pytań. Czy jedziesz na zlot 30-lecia ZHR? Tak, jadę na zlot 30-lecia ZHR. Będę pod postacią drużyny Zorza 145. Barwy mi się nie zmienią, numeracja szczepu mi się nie zmieni absolutnie, tylko będę podczepiona z moją drużyną pod inną drużynę z mojego szczepu. Jako że miałyśmy zmieniać nazwę na czas zlotu, jako że się dwie drużyny łączą, ale jednak stwierdziłyśmy, że nie zmieniamy nazwy, więc tak, jeżeli chcecie nas znaleźć, to jestem w Zorzy. Czy jedziesz w tym roku na obóz? Jak tak, to gdzie? Tak, oczywiście, że jadę na obóz. Nie ma opcji, żebym nie jechała na obóz i jadę nad jezioro Sajno w Augustowie. Nie podam dokładnej polany, to zawsze jest tajemnica, zwłaszcza, że wiem, że opowiada... Zwłaszcza, że wiem, że oglądają to nagranie moje harcerki. Wystarczy im ta wiadomość, że to jest nad jeziorem Sajno. Od ilu lat, miesięcy jesteś harcerką? Słuchajcie, jestem harcerką od... Ojku. Od września 2011, albo października, no coś koło tego. Prawie 8 lat. W tym roku we wrześniu będzie 8 lat bycia harcerką. Będziesz tego roku na zlocie grunwaldzkim? Ojej, ja nie wiem, co to jest zlot grunwaldzki. Więc mnie nie będzie. Jeżeli chcecie mi powiedzieć, co to jest lot grunwaldzki, to napiszcie mi to w komentarzu. Chciałam się spytać, co to są trzy pióra? O, to jest bardzo dobre pytanie. Trzy pióra to jest sprawność harcerska. Zaraz Wam przeczytam dokładnie jaka. Trzy pióra to jest sprawność, w której wykonuje się trzy zadania, które łącznie zajmują trzy doby. Pierwsza doba to jest zachować 24 godziny milczenia. Drugie pióro to jest próba głodu. I słuchajcie, trzecie pióro, trzecia próba, to jest próba samotności i w trakcie tej próby idziemy do lasu i przez 24 godziny siedzimy w tym lesie i naszym zadaniem jest znaleźć trzy pióra. Co to alarm gospodarczy? U nas nie ma czegoś takiego jak alarm gospodarczy chyba, ale z tego co mi się obiło o uszy, to jest chyba alarm, kiedy w 5 minut mamy za zadanie spakować cały swój dobytek w plecach i być gotowym do wyjścia z obozu. Chyba. Co to menażka? O, zaraz Wam pokażę. Menażka to jest coś takiego. Moja akurat jest trójkątna, ale w menażce ogólnie się je na obozie. Czyli menażka to jest taki podręczny talerz, podręczna miska i bek. Czy na moim pierwszym obozie wyślą mnie na wartę? Tak, oczywiście, że wyślą Cię na wartę, tak mi się wydaje przynajmniej. U mnie w drużynie jest tak, że nie ma taryf ulgowych, nieważne czy to jest pierwszy czy dziesiąty obóz, jeżeli nie jesteś w kadrze, stoisz wartę. Mogłabyś wytłumaczyć, kto to przyboczny, przyboczna i tak dalej. Słuchajcie, w takim razie zostawiam linki do wszystkich odcinków, które były o funkcjach i o stopniach w komentarzu. Jeżeli chcecie wiedzieć, kim jest zastępowy, podzastępowy, przyboczna, kwatermistrz, to wszystko będziecie mieli zawarte w tych filmikach, do których link jest w opisie. Jakie buty na obóz? To słuchajcie, ten temat też już poruszałam w filmiku o tym, jak spakować się na obóz. Oczywiście link do filmiku zostawię Wam w opisie, ale
szybko to streszczę tutaj. Na obóz na pewno warto wziąć nie jedną parę butów, ale co najmniej trzy. W tym trapery, czyli buty mundurowe, najlepiej ciemne, na grubej podeszwie, za kostkę. Warto też wziąć jakieś trampki, coś takiego, adidasy, buty sportowe po prostu, które mogą być poniżej kostki. Oraz warto wziąć klapki, albo kroksy, albo cokolwiek takiego, taki plastikowy but, że tak to nazwę, ponieważ to też się przydaje. Wszystko o mundurze harcerskim. To już niedługo. Jakie są sprawności harcerskie i o co w nich chodzi? Słuchajcie, takie są sprawności harcerskie. Jak widzicie, jest cała książka różnych harcerskich sprawności. I pytanie za milion punktów, czyli po co są te sprawności? Oczywiście sprawności są po to, żeby rozwijać nas, nasze umiejętności, nasze zainteresowania i naszą wiedzę. Jak to się stało, że dołączyłaś do harcerstwa? Co cię do tego zachęciło? O, słuchajcie, ta historia to jest złoto. Ja nigdy nie chciałam być harcerką. Dlaczego, to zaraz wam opowiem. A dlaczego nią jestem, to słuchajcie, był sobie kiedyś piękny wrzesień 2011. Siedziałam na lekcji i przyszła dziewczyna w mundurze, mówiąc, że no słuchajcie, na kolejnej lekcji będzie spotkanie na auli dla dziewczynek i że zaprasza wszystkie dziewczynki z czwartej klasy i wyżej na to spotkanie. No i poszłam na to spotkanie i tam było pięć dziewczyn, drużynowa, przyboczna, zastępowa i dwie szeregowe, które stały w mundurach wszystkie przy rzutniku i opowiadały o ich drużynie. I słuchajcie, poszłam na zbiórkę tylko i wyłącznie dlatego, że spodobał mi się mundur. I naprawdę, patrzyłam na te dziewczyny i byłam po prostu, ach, jakie one mają śliczne mundury. I stwierdziłam, że też chcę mieć mundur, więc poszłam na pierwszą zbiórkę i nie miałam munduru na drugą i też nie miałam, bo mama mówiła, że jak kupię ci mundur, to ty od razu włączysz się od harcerstwa. A ja mówiłam, nie, mamy, to nie tak. No i poszłam na trzecią, czwartą i aż był pierwszy biwak. I na pierwszym biwaku już miałam swój mundur. No i jakoś tak się stało, że zostałam i była kolejna zbiórka, kolejny biwak. Był pierwszy obóz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, miliony zbiórek i słuchajcie, zostałam, bo harcerstwo stało się nieodłączną częścią mojego życia. Tak. Opowiesz najzabawniejszą historię, jaka ci się przydarzyła w twoim zastępie jako zastępowa? Słuchajcie, trzeba zacząć od tego, że najzabawniejszą historią jest mój zastęp. Póki byłam zastępową, prowadziłam zastęp, który się nazywał Habry. Byłam kiedyś po nocy ochotniczkowej, czyli po staniu całą noc na punkcie nabiegu na ochotniczkę i wróciłam do namiotu zmęczona i spałam od 4 do mniej więcej 12. I czemu nie dłużej? Ponieważ moje bardzo sprytne harcerki, które biegły tej nocy ochotniczkę, a jakimś cudem nie były zmęczone, weszły na prycz. To była moja prycza, to była druga prycza, a tu była trzecia. I nad moją pryczą nie było piętrowej, jakby nie było piętra. Więc dziewczyny weszły na to piętro po ukos i z tej strony jedna z nich, przepychając się, zrobiła na mnie fikołka. I dlaczego mój kot płacze? Proszę, nie płacz, proszę. I po tym fikołku oczywiście się obudziłam. Taki, co jest? No nie, i wstałam dziko, usiadłam, a dziewczyny w tym momencie do mnie: wartę stoisz. No i ja się przestraszyłam, że o Boże, zaspałam na wartę czy coś. I wstałam i zaczęłam się ubierać w mundur polowy, bo myślałam, że jest noc. I założyłam już getry i wywiki, a w tym momencie moja podzastępowa wstała i powiedziała: ogarnij się, nie masz warty, on sobie żartują. Myślałam, że je zabiję, naprawdę. Jakie miałaś funkcje? To ja byłam zastępową, a teraz jestem przyboczną. Co chcesz osiągnąć w ZHR? Funkcję, stopień. No więc, w ZHR-ze, w mojej drużynie, chcę zostać przyboczną, którą już jestem. Na pewno chciałam zostać drużynową, ale teraz, po niektórych przemyśleniach, stwierdzam, że chyba bym się nie nadawała. Oraz chciałam osiągnąć zawsze stopień wędrowniczki, bo dla mnie to był już taki stopień poważny i osiągnęłam to, więc tak naprawdę szczyty w harcerstwie moje osiągnęłam, jestem z nich bardzo dumna, bardzo, bardzo dumna i tak. Czy byłaś kiedyś w innych organizacjach, na przykład ZHP, lub myślałaś o przejściu do nich? Oczywiście, że byłam w innych organizacjach, byłam w Zuchach ZHP i właśnie dokładnie przez to, że byłam w Zuchach ZHP, nie chciałam zostawać harcerką.
ponieważ jakoś taka dziwna sytuacja się w tych zuchach wydarzyła. Ja wiem, że ja się z jakąś zuchenką pokłóciłam po prostu, przez co ja byłam tą zuchenką bardzo krótko. No tak z 5 miesięcy byłam. I oczywiście dość niedawno, tak z 3 lata temu, zastanawiałam się nad tym, czy nie przejść z powrotem do ZHP, do drużyny. W ilu byłaś drużynach? Od początku do końca będę w jednej. Najbardziej pamiętliwy, wzruszający moment, który pamiętasz. Wydaje mi się, że najbardziej wzruszający moment to był koniec obozu 2018, kiedy okazało się, że muszę wyjechać 3 dni przed całą resztą harcerek ze względu na moje zdrowie i leżałam trochę taka martwa na pryczy u mnie w kadrówce i moja drużynowa zadecydowała o tym, że wracam do domu i powiedziała, że robimy zakończenie dnia. No i wyszła za namiot razem z całą kadrą. Tam słyszę, że gadają. No i wyszła, wróciła i razem z nią wróciła cała drużyna. I po kolei każda harcerka się do mnie przytulała i dawała mi buzi w czoło czy coś tam. I tyle harcerek płakało, że muszę wyjechać, że po prostu dzika płakalnia była w tym momencie w kadrze. I wszystkie były bardzo wzruszone, że muszę wyjechać. No i na końcu oczywiście żegnałam się z dziewczynami, które były w moim zastępie, póki byłam zastępową. I to było po prostu najpiękniejsze pożegnanie na świecie. Obie się po prostu na mnie położyły i zaczęły płakać jak malusieńkie dzieci, ja razem z nimi. I to było bardzo wzruszające. Czy nie uważasz, że tyle tygodni obozu to jednak za dużo? Powiem tak, zależy ile tygodni obozu, ponieważ niektóre drużyny wyjeżdżają na tydzień, niektóre na 4 równo. I osobiście uważam, że tydzień to jest stanowczo za mało, a równo 4 tygodnie to może być już troszkę za dużo. Że najzdrowsza długość to jest 3 tygodnie i 2 dni, coś takiego. Ze względu na to, że idealny to jest czas, żeby pionierkę zmieścić, wszystkie części obozu, łącznie z odwiedzinami, manewrami, chatkami itd. I nie, absolutnie to nie jest za dużo. Ja uważam, że to jest zdrowa ilość. Zuchy czy harcerze? Co to za pytanie w ogóle? Powiem tak, ja uważam, że gdybym się postarała, to nadawałabym się zarówno dobrze jako kadra zuchowa, jak i kadra harcerek. Oczywiście co do kadry zuchowej w ogóle nie mam wykształcenia, nie mam żadnych KWZ ani nic takiego. Nie mam nawet PWD otwartego, ale to już nawet jeżeli chodzi o harcerskie tutaj stopnie. I powiem tak, na pewno prowadzenie zuchów jest dużo, dużo trudniejsze i wymaga dużo więcej cierpliwości niż prowadzenie harcerzy. Ile czekałaś na przyrzeczenie? Powiem tak, od dołączenia do drużyny czekałam 2 lata na przyrzeczenie, czyli dostałam krzyż na moim drugim obozie. Polecasz jakieś noże z scyzoryki? Oczywiście, że polecam jakieś noże. Zobaczcie sobie ten profil, ten Instagram. To jest profil takiego chłopaka, który tworzy takie cuda. I robi to wszystko handmade, własnoręcznie, od początku do końca. Oczywiście link do jego Instagrama dostaniecie w opisie. I słuchajcie, to co tworzy, to jest cudowności, to co on tworzy. Więc idźcie, zobaczcie co tworzy, dajcie mu follow po prostu i wspierajcie go, zwłaszcza, że to co robi, robi to z pasji i po prostu on siedzi nad tym i patrzy na te noże, jakby to było najpiękniejsza rzecz na świecie, więc no. Polecam noże Antka. Ile jesteś w ZHR? To pytanie chyba wiąże się mocno z tym, ile jestem harcerką, więc jestem 8 lat w ZHR-ze. Tak więc słuchajcie, to tyle z mojej strony. Pytań było dokładnie 26. Mam nadzieję, że na wszystkie odpowiedziałam tak, jakby chcieliście, żebym odpowiedziała. Słuchajcie, możecie pisać pomysły na filmiki w komentarzach, co chcecie wiedzieć albo o czym po prostu chcecie zobaczyć mnie w filmiku. Nie, jeszcze raz. W filmiku o jakiej tematyce chcecie mnie zobaczyć. Ja już mam kilka pomysłów w przód na kilka tygodni, ale nie powiem jakie to są, to jest zawsze tajemnica. I słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszę, że jest nas tak dużo. To jest po prostu super i mnie to zachwyca. No, więc do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Mam nadzieję, że kolejne nagranie Wam się spodoba. To będzie nagranie, na które wyczekuje dużo, dużo osób, ponieważ pojawiały się prośby o to w komentarzach, więc spełnię Wasze żądania, mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie, czuwajcie!